zepsuł mi się ring, także robię co mogę. Wiecie, co sesja robi z człowiekiem. A jeśli nie wiecie, to spójrzcie na mnie. Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich filmów o sesji mówiłam, że moja sesja jest łatwa? Take me back. Jakby, ja wiem, że niektóre osoby, które mają faktycznie sesję taką... ja słyszę, jaka jest sesja na innych kierunkach and I'm like... too stunned to speak. Więc jakby ja wiem, że właśnie osoby, które mają faktycznie ciężką sesję, spojrzą na mnie i na moje 3 egzaminy, like... girl. Ja jakby wiem, jak to wygląda, ale generalnie, jak się nic nie robi cały rok, to uwierzcie mi, że naprawdę ciężko jest się zebrać. Jeden mam w poniedziałek właśnie. Niby zostało mi dużo, ale mało. W poprzednim filmie mówiłam, że do końca maja chciałabym napisać recenzję i opowiadania na literaturę dla dzieci, czego dzieci i młodzieży, czego nie zrobiłam, obviously. I właśnie robię teraz, jakby w sensie chcę dzisiaj skończyć tą recenzję. Wróciłam z pracy, jem sobie makaron z wczoraj, będę się za to brać. Mam napisane już 3 strony, także generalnie jest to jakby połowa tego, co chciałabym napisać, bo ta górna granica to jest 8, więc to tak celuję w nią, więc powiedzmy 6, w sumie między 6 jest między 4 a 8, to jest połowa. No ale nieważne, w każdym razie wiem już, co chcę napisać, ale męczyłam się z tym jakimś miesiąc i... miałam ochotę płakać za każdym razem, jak otwierałam ten plik z tą recenzją. Ale już jest lepiej. Mam prezentację na czwartek, później w czwartek następny mam egzamin i prawdopodobnie mam wtedy 2 egzaminy, jeśli uda mi się załapać na zerówkę. No, więc później mam jeszcze napisanie 1 esej. On jest dopiero na 25, także jego jeszcze w ogóle nie ruszyłam. Jakby... to jest ostatnia rzecz, za którą ja się zabiorę. Ja byłam naprawdę genialna, ja powinnam pogratulować sobie z przeszłości tej mnie, która ustalała swój grafik na czerwiec, bo ja jakby ja nie mam bardzo dużo tych godzin, ale tak patrzę sobie na ten mój grafik i sobie myślę, kiedy ja się będę uczyć? Jakby każdy mój wolny czas, ja sobie dałam, że mogę przyjść do pracy, jakby każdy mój wolny dzień, ja idę do pracy, jakby ja mam tylko jutro wolny. I w środę, ale w środę jadę do dentysty, bo generalnie to ukruszył mi się ząb. I nie wiem, jak to się stało. Oczywiście w miesiącu czerwcu nie mogła mnie traumatyzować, tylko jedna rzecz, ale musiały 2, czyli... sesja i dentysta. Syk. Pro tip taki do pisania recenzji. Zobaczyłam to u mojej koleżanki w jej recenzji i pomyślałam, a, to jest świetny pomysł, żeby wrzucić do tej recenzji cytaty z książki. Tekst od razu robi się 2 razy dłuższy. Wiecie, jak się cieszę, że jakby mam już ze sobą tą poetykę stosowaną i wszystko, co poetyką stosowaną, mogę wyrzucić. Generalnie mam wrażenie, że zdałam, że jakby nie będę musiała pisać poprawki z tego, że poszło mi okej. Okay. Znaczy, mogło być lepiej, nie jestem pewna, ponieważ ja nie rozumiem tego przedmiotu, więc najważniejsze, że zdałam. Kiedy zobaczyłam ten test, moje ambicje, stypendium... odleciałabym. Także wiecie, ja się będę naprawdę cieszyć, jak znam. Zwłaszcza się cieszę, bo wczoraj miałam totalny mental breakdown. Byłam cały dzień w pracy. I ja przez cały ten dzień miałam wrażenie, że ja się zaraz popłaczę. I że ja zaraz kogoś przyjdę, będę kogoś obsługiwać i ja zacznę beczeć. Ostatnio byłam w bibliotece się uczyć. To był mój pierwszy raz, kiedy ja poszłam w tym roku do biblioteki. Znaczy, no ja tam byłam złożyć kartę, której nigdy nie aktywowałam, bo jakby było dziwne, że trzeba było coś od razu pożyczyć, a ja jakby nie miałam takiej potrzeby i po prostu nie chodziłam tam, ale poszliśmy ostatnio się tam pouczyć i ja byłam w szoku, jak to jest fajnie, jakby... serio, ja bym mogła mieć zajęcia w bibliotece.
No, także mam okaczony pobyt w bibliotece, nauka w bibliotece, whatever. Także jestem prawdziwym studentem teraz. No, ale nie mam. Do końca tygodnia chciałabym też sobie porobić notatki na kanon i na językoznawstwo. To bym chciała zrobić do końca tygodnia, ten cały weekend pracuję jakby. Muszę jeszcze przeczytać biegunów na czwartek. Jakieś 70 stron. No i mam dentystę oczywiście. Bo nadal mam łamanego zęba, mimo że jakoś minął prawie tydzień. No tam to się stało. Moje życie dzieli się teraz na dwa etapy. Jeden to jest przed sesją, czyli wszystkie rzeczy, które muszę się nauczyć, które muszę wysłać, które muszę napisać, które muszę zrobić przed sesją, przed końcem sesji. I po sesji. Czyli wszystko, co planuję zrobić po sesji, a tego jest naprawdę dużo. Chciałabym pojechać do domu na jakiś tydzień i po prostu sobie odpocząć. Jakby mam parę planów na wakacje i w ogóle na życie po sesji, ale moim po prostu podstawowym planem, moim top numer jeden na liście, to jest po prostu wyjazd do domu. No, czuję taką ulgę trochę. Jakby naprawdę. Mimo, że jakby wiem, że zaraz muszę się zabrać dalej do nauki, naprawdę, już się nie mogę doczekać. Jest w ogóle tak, znaczy ogólnie ostatnio było brzydko, ostatnio było bardzo brzydko. Ale generalnie już jest ładnie. I już po prostu się nie mogę doczekać, aż będę miała wolne dni. I albo nawet czy będę tutaj, czy będę w domu, czy mogę sobie wyjść na zewnątrz z książką. Może z jakąś sztalugą, farbami, albo pomalowała, żeby w ogóle zrobić jakieś fajne rzeczy, które mam pozapisywane w DIY, w jakichś folderach, czy w jakichś planach wakacyjnych, posesyjnych generalnie, bo tego mam w ogóle. Czy mam wrażenie, że ja powiadam takie pierdoły tutaj w tych filmach? Ale wybaczcie mi, ja mało spałam dzisiaj, mało spałam. I'm crazy. Czy się robi prysz tutaj? Robi się. I am crazy. Ladies and gentlemen, witam was w moim ostatnim dniu matur, chciałam powiedzieć. W moim ostatnim dniu, hopefully, egzaminów na studiach. Chciałam dwa najgorsze, jeśli mam ustny z kanonu polskiego, literatury polskiej XX wieku i z podstaw wiedzy o języku, czyli generalnie z gramatyki. Gdzie jest 30 stopni generalnie i ogólnie było tak przez cały tydzień. Także szczerze, ja nic nie umiem. Ja się nic nie nauczyłam, bo było tak ciepło, że ja generalnie ja tak sobie idę tam for fun. Nie no, uczyłam się trochę mimo wszystko, ale nie powiedziałabym, że jestem tak na 100% przygotowana. Mam jeszcze zbyt ciemny korektor, bo generalnie skończył mi się. Chciałam sobie kupić nowy, ale zobaczyłam, że ten, którego używam, który jest notabene, to jest ten sam, tylko inny kolor. Jest w promocji, jakby za tydzień będzie w promocji i będzie kosztował prawie dychę, ponad dychę nawet mniej, więc stwierdziłam, że no. Więc znalazłam ten, który kupiłam za ciemny i on generalnie jest taki okej, nie jest taki zbyt za ciemny, ale już mam trochę jaśniejszego. No ale nie odznacza się aż tak, więc może jednak trochę się opaliłam. Naprawdę nie wiecie, jak bardzo ja żyję od ostatnich tygodni tylko tym, że to są moje ostatnie dni na uczelni i że będę mogła właśnie już porzucić wszystkie te rzeczy. Planujemy iść później po egzaminach też na makaron. To jest tak, że oni tam robią swój własny makaron w tym lokalu i mają taki wielki okrąg z sera i później wyrzucają ten makaron do środka i to się tak rozpuszcza i to wygląda tak super. Ja widziałam to raz w jednym odcinku Selena and Chef. I ona też tak właśnie robiła, że robiła swój makaron i później maczała go w tej wielkiej, co się jakoś nazywa, ale ja nie wiem, będę mówić na to na razie bala sera. Więc maczała w tej wielkiej bali sera i nie będę dawać dobrego przykładu, kiedy powiem, że nie obchodzą mnie te egzaminy, ale trochę tak jest. Trochę tak jest, jakby I don't care. Ja chcę po prostu je zdać, chcę je zaliczyć. Chcę mieć spokój. Chociaż z drugiej strony na przykład w tym tygodniu wydawało mi się to totalnie jakby niemożliwe, że to są ostatnie moje dni na pierwszym roku.
Nie wiem, jak to się stało. Ja tego nie przetrybiłam. Szczerze, ja mentalnie jestem gdzieś może na początku drugiego semestru. Tak najwcześniej, bo jakby, nie wiem, to zleciało do mnie tak szybko. Zwłaszcza teraz jakoś ten semestr. Ale generalnie póki co wszystko zaliczyłam w porządku. Jestem zadowolona. Jeszcze co prawda mam tylko kilka zaliczeń wpisanych. Ale nie wiem, no jakby dzisiaj bym miała ocenić siebie i swoją wiedzę na dzisiejsze egzaminy generalnie, w skali od 1 do 10, to oceniłabym ją powiedzmy na 5 i to na, jakby na oba. Ale z drugiej strony mam taką dziwną pewność siebie w sobie. Taką jakby, może nawet nie, że pewność siebie, ale taką pewność, że jakby zdam i zaliczę to. Nie wiem, może jestem trochę delusional, ale ja będę żyć w tej swojej deluzji. Ja, I don't care. Na poetyce stosowanej się udało. Z poetyki stosowanej mam zaliczenie 5. Także ja tak sobie będę żyć w tej deluzji jeszcze przez jakieś 2 godziny, bo w 2 godziny mam egzamin, mam jeszcze jedno zajęcie przed egzaminem. Czy ktoś tam wytrzy buty na parapecie? Co to jest? On jeden z najbardziej babciowych outfitów, jakie zobaczcie w tej sesji. Let's go. Jakby taki był plan. Niech wiedza moich przodków płynie przeze mnie na obu egzaminach, zwłaszcza tym z kanonu. Od tych kolczyków strasznie mnie bolą uszy, ale i tak postanawiam je założyć, bo tylko one w jakiś sposób dodadzą vibe'u temu outfitowi. Moje czarne, szybkie okulary, no bo co innego mogłabym ubrać do babciowego outfitu. No. I to by było tyle w dzisiejszym filmie. Jak zobaczycie na końcu tego filmu makaron, to znaczy, że zdałam. Jak nie, to w sumie też, ale generalnie dam wam znać, jak mi poszło, czy zdałam. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na ten film, ale generalnie, no, tak jak mówiłam chyba w którymś momencie, ja waliłam sobie bardzo dużo godzin w pracy i nie wzięłam pod uwagę tego, że mam sesję na przykład i że muszę się na nią uczyć i muszę się przygotować, więc ja kompletnie jakby byłam w pracy, byłam na uczelni, uczyłam się i to było takie błędne koło, które zakończy się dzisiaj i mam nadzieję, że w wakacje będę miała czas, żeby dodawać więcej filmów. Już mam bardzo dużo zaplanowanych, zwłaszcza na te pierwsze 2 tygodnie, bardzo dużo, no dużo więcej niż dodawałam przez ostatni miesiąc. Także dzięki za oglądanie, dzięki za taki dobry odzew poprzedniego filmu. No, chciałam powiedzieć, czy macie ze mnie kciuki, ale generalnie, no jak już to oglądacie, to ja raczej będę wiedzieć, czy zdałam, czy nie. Także będę już po sesji, ale jak trzymaliście ze mnie kciuki, to dzięki. I do zobaczenia w następnym filmie.